Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Michu i witam was na kolejnym odcinku z Q&A. Mianowicie jest to już odcinek 8. Pozbierało się troszeczkę tych pytań, nie za dużo, nie tak dużo jak w poprzednim odcinku, natomiast nadal jest ich całkiem ok, żeby móc nagrać z tego film. Dlatego chciałem was właśnie na taki filmik zaprosić. I od razu z góry mówię wam, żebyście zostawili łapkę w górę, jeśli się podobało, łapkę w dół, jeśli nie. Udostępniajcie, wyświetlajcie i zadawajcie pytania w komentarzu, bo o to głównie chodzi. Pamiętajcie, że odpowiadam na pytania tylko jeżeli jest P w nawiasie, takim kwadratowym bądź też zwykłym, już to bez znaczenia. Natomiast pamiętajcie o takim, o dodaniu takiego czegoś do waszego pytania, żebym mógł wiedzieć, żebym wiedział, czy mam na to odpowiadać, czy nie. Także co, lecimy z tematem. Pierwsze pytanie od Wiktorandy. Pytanie, czy do gier taktowanie pamięci RAM ma znaczenie? I nie mówię tutaj o APU. Czy do gier taktowanie pamięci ma znaczenie? To tak szczerze to powiem ci, że raczej nie. Różne były artykuły, różne były testy i większość tych testów pokazywała, że raczej taktowanie pamięci ma marginalne znaczenie i wpływ na gry. Może to było 2, 3, 4 FPS góra, jeżeli były szybsze pamięci. Natomiast moim zdaniem, jeżeli cena jest dosyć duża, to nie warto inwestować w szybsze pamięci kosztem 2 czy 3 FPS-ów. Dlatego jeżeli macie tam do wyboru na przykład pamięci 2400 MHz, a pamięci 3200 i ta różnica jest na przykład 50 zł, to pamiętajcie, że nigdy nie warto dopłacać. Dopłacić warto, jak macie dychę, dwie, coś takiego. To już maksymalnie. No, pytanie kolejne. QA150. Pokażę zarobki z kanału. Jasne, mogę wam pokazać, natomiast tych zarobków praktycznie, że nie ma. Są tak marne, że nie wiem, czy jest sens tego pokazywania. Ja mówię wam, miałem jedną wypłatę z YouTube'a w tamtym roku, nie, w tym roku, na samym początku tego roku. To tam było ponad 300 zł, tam z takim haczykiem, nie za dużym i do tej pory to mi się uzbierało 100 parę złotych, także nic specjalnego, próg, żeby móc wypłacić te pieniądze, to trzeba mieć 300 zł, także marnie, marnie jest na tym kanale. Kolejne pytanie od Neves. Pytanie. Zapytam jeszcze raz. Chodzi mi wyłącznie o rendering, bo oba procesory dadzą radę w grach, więc co jest lepsze pod rendering? i5-6600K plus Fortis IOC do 4,7 GHz plus RAM 3200, czy i7-6700 plus RAM 2133? Zależy, co będziesz renderował, bo jeżeli będziesz renderował gry, to na pewno i5-6600 będzie lepszą opcją, dlatego że można go podkręcić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli będziesz po tak jakieś poważne renderingi uskuteczniał, to myślę, że i7-6700, bo jednak te dodatkowe cztery wątki robią swoje w takich poważniejszych projektach. Pawelski 16. Siema Michu, to ja NRTG, tylko nazwę zmieniłem. No to pytanko. Pytanie, co sądzisz o GTX 1060? Obydwie karty, czyli wersja 3 i 6 giga są moim zdaniem całkiem udane. Bardzo fajne karty, konkurencyjne dla Radeonów, także dla mnie jest w porządku. I kolejne pytanie, pozdrawiasz mnie? Tak, pozdrawiam cię NRTG. Kolejne pytanie. Jan Cygan. Czy to prawda, że bardzo duże znaczenie w płynności gier ma płyta główna? Nie, nieprawda i to są bzdury, tak jak ci tutaj kolega pisze, że to są bzdury. I wpływ na wydajność w grach czy w czymkolwiek innym nie ma, płyta nie ma na to żadnego wpływu. Jeżeli już to tak jak ci napisał kolega, że OC może być na płycie, ale to też trzeba mieć procesor i inny sprzęt, żeby móc podkręcać. Kolejne pytanie. Krzywy Kulfon. Pytania w sumie. Pamiętasz, jak kiedyś była seria? Nie pamiętam, jak się nazywała, ale mówiłeś, co nowego wychodzi. Miała ona być co tydzień. No miała być, ale stwierdziliśmy, że jednak będzie to seria taka, jeżeli będą bardzo ważne newsy w świecie IT, wtedy będę coś takiego opublikował. Ale szczerze powiedziawszy, jakoś tak nie śledzę tych newsów codziennie, więc nie jestem tak bardzo w temacie. No natomiast takie pobieżne informacje czytam z rana zawsze przy śniadaniu, ale to jeszcze na razie nic takiego ciekawego się bardzo nie wydarzyło. Kolejne pytanie. Jaką kartę graficzną byś polecił do zestawu i3, 3220, 3 GHz, 8 GB RAM, płyta główna P8H61? Jaką kartę graficzną? GTX 950 albo 1050, który wyszedł dopiero. Nie wiem, w jakiej on jest cenie, dlatego jeżeli cena jest bardzo różna, to lepiej brać 950. Pytanie. Jaką kartę graficzną polecasz? 750, 750 Ti, 960 lub 970 albo jakiegoś dobrego AMD za max 1500 komp do gier? Chyba pytasz o to. O to samo, znaczy to jest to samo pytanie, co to wyżej. Więc tych, które tu podałeś, to 970, a najlepiej 1060, nawet wersję 3 giga, mówię ci.
Co sądzisz? A, dobra, tutaj bez P to nie będę odpowiadał. Kuba Gawron. Interesujesz się grafiką komputerową, GIMP, Inkscape itp. Tak, interesuje się. Sam tworzy miniatury do swoich filmów. Także możecie widzieć te moje wypociny. W sumie w szkole, jak jest zawsze coś do zrobienia, jakieś tam te miniatury, czy na przykład jak jest szkolne, jakby to powiedzieć, jakieś uroczystości, trzeba coś narysować, coś wkleić i tak dalej, jakieś zmontować jakąś grafikę, to zawsze mnie proszą. Także chyba nie idzie mi to tak źle. Kolejne pytania od Cichy001. Pytanie, którą kartę byś polecił, biorąc pod uwagę cenę GTX 1070 czy 1080? Czy GTX 1080 jest kartą na zapas, nad zapas? Nie wiem, co to za zdanie. Przy kupnie. Jeżeli patrząc na cenę, to oczywiście 1070, bo wiadomo, jak na cenę, to biorę to, co tańsze. A czy GTX 1080 jest kartą na zapas? Myślę, że na razie tak. Natomiast nie wiem, jak to będzie później, jak wyjdą nowe karty, to już nie będzie na zapas, ale na razie przez najbliższy rok, może do 2 lat, jest na zapas. Czy jak będę chciał sobie złożyć komputer, to czy mogę liczyć na Twoją pomoc w doradzeniu podzespołu? Jasne, wbijaj na maila i będziemy coś kminić. Pytanie, jak często nagrywasz na YouTube? Ile czasu ci to zabiera? Montowanie. Nagrywam tak jak widać, nie? Wejdziesz sobie w kanał i filmy, to tam widać, co ile się filmy pojawiają, więc zazwyczaj kiedy go nagram, to w ten sam dzień się pojawia. I właśnie tak to wygląda. Czasem się odwleka 1 czy 2 dni, natomiast zazwyczaj to jest od razu w ten sam dzień. A ile czasu mi zabiera montowanie? Zależy, co montuję, bo jak na przykład montuję Q&A, to mi to zabiera, ja wiem, 15, 20, 30 minut maksymalnie. Jak montuję coś poważniejszego, to nawet do 2, 3 godzin schodzi, także zależy, wiesz, od tego co nagrywam, co montuję. Kto był inspiracją do nagrywania na YouTube? Kto był inspiracją? Już kiedyś odpowiadałem na to pytanie i myślę, że raczej jeżeli chodzi o ten dział IT i tak dalej, to myślę, że Patryk Bednarski, PC i Black White TV. Oni byli takim zapalnikiem do mojego nagrywania na YouTube. No i co? I chyba to tyle na to pytanie. Które programy do montowania filmów są lepsze? Te droższe czy tańsze? Z jakiego korzystasz? Pozdrawiam. Zależy, co chcesz montować i właśnie jakie projekty tworzyć. Według mnie Sony Vegas jest świetnym programem. Adobe Premiere Pro też jest świetnym programem. Zresztą sama cena o tym świadczy. Chociaż jak wiadomo, nie zawsze to co najdroższe musi być najlepsze. Natomiast w tym wypadku się to sprawdza. I Adobe After Effects, ale to już jest do takiego montażu naprawdę, naprawdę poważnego. Ja korzystam z Camtasia Studio i to jest prosty program do tego renderingu, co ja używam, to nic lepszego mi nie potrzeba. Czasem korzystam z Trial Vegasa, żeby rozjaśnić jakiś obraz czy coś, to zawsze coś się zrobi. Nawet nie wiem, czy to jest Trial czy co, ale bez wodnego znaku w każdym bądź razie jest. To jest jakaś stara wersja Vegasa. I co dalej? Szymon Ostrowski, pytanie. Co lepsze, GTX 1060 6 GB czy RX 480 8 GB i co bardziej się nada na takie przyszłościowe granie? Chodzi o to, żeby karta wyrabiała z nowszymi tytułami. No to w tym wypadku polecam Ci RX 480, jednak moim zdaniem na przyszłość lepsza karta, bo ma więcej nawet VRAM-u. Pytanie, brać słabszą kartę graficzną plus SSD czy lepszą, ale już bez SSD? Mi się wydaje, że raczej lepszą grafikę bez SSD. I pytanie, co sądzisz o Brutus S20, tej taniej obudowie ceny tym PC za około 90 zł? Ludzie mówią, że to piekarnik. Zależy do jakiego sprzętu, no jak do czegoś porządniejszego, tak jak ty tutaj wymieniłeś na przykład do takiej RX 480, to raczej bym go nie brał, to taka obudowa raczej do zestawów za 1500 zł i mniej. I tutaj też jest bez P, ale już ci odpowiedziałem kolego, także no to by było na tyle. Pamiętajcie, łapki w górę jeśli się podobało, łapki w dół jeśli nie. Subskrybujcie, łapkujcie i zadawajcie pytania w komentarzach, oczywiście w takim nawiasie kwadratowym jak tutaj wam pokazuję. Także trzymajcie się i do następnego filmu.